Krzysztofowi nie udało się w ciągu dnia porozmawiać z przełożonym o sytuacji Eweliny. Kobieta jest załamana. Mama dzwoniła. Pytała się, jak mi idzie w pracy. Powiedziała się jej o zwolnieniu? Na razie nie. Pewnie by się załamała. Była ze mnie taka dumna. Zresztą jak cała rodzina i znajomi. Jak ja im teraz powiem, że mnie wylali z hukiem po tygodniu? To nie była twoja wina. Zresztą nie musisz im od razu mówić. W ogóle najlepiej teraz o tym nie myśleć. Mam pomysł, jak cię odstresować. Nie, nie, nie. Nie mam do tego głowy. Będzie fajnie. Zrelaksujemy się. Nie. Nie jestem w nastroju. Poza tym zaczęłam się rozglądać za pracą. W Warszawie? Znowu chciałabyś wyjechać? Nie chciałabym, ale może będę musiała. Poza tym nie mogę siedzieć bezczynnie, muszę coś robić. To nie ma jakichś ofert bliżej? No są. Szukają ludzi do sprzątania albo sprzedawczyni do butiku z bielizną. To nie jest szczyt moich marzeń. Nie chcę, żebyś wyjeżdżała. Mieliśmy się zaręczyć, pobrać, mieć dzieci. Na odległość to wszystko nie wypali. Muszę mieć dobrą pracę. Nie chcę sprzedawać ludziom majtek albo być na twoim utrzymaniu. Nie no, poczekaj. Zaraz po studiach pracowałam kilka miesięcy w Warszawie. Byłam już wtedy z Krzyśkiem. Ciężko znosiliśmy rozłąkę. Raz nawet mieliśmy taki kryzys, że się rozstaliśmy. Praca w urzędzie w tej samej miejscowości była dla nas szczęśliwym zrządzeniem losu. Nie pozwolę jej wyjechać. Nie zarabiam kokosów, ale nie przymieralibyśmy głodem. Nie chcę wracać po pracy do pustych czterech ścian.